Siemanko wszystkim, Remix 09 ponownie. W dniu dzisiejszym wejdzie nowa aktualizacja do Diablo 3, nowy PTR. Generalnie rzecz biorąc, będzie to pod sezon 19. PTR czy tam PST, publiczny serwer testowy, będzie trwał tydzień od dnia dzisiejszego. Tylko jeszcze tego nie ma na serwerach, bo sprawdzałem. Będą nowe przedmioty, będą nowe sety, nowy team sezonowy. Wszystko możemy sobie sprawdzić na stronie, no stronie oficjalnej Blizzarda. Czyli na cały czas trwania sezonu wszyscy gracze otrzymują kumulację się wzmocnienia, które będzie trwało, o ile trafią lub zabiją potwora w ciągu ostatnich 5 sekund. Każdy poziom kumulacji zapewnia Wam premię 0,05 do szybkości ruchu i 0,1 do obrażeń. Maksymalnie kumuluje się 1000 razy, czyli do 50% szybkości i do 100% obrażeń. Za 15 zabójstw tutaj mamy szereg rzeczy, które możemy sobie za strika w za kolejną liczbę zabójstw otrzymujemy na przykład przy 15 zabójstwach aktywuje się 5 potężnych tornad energii. Przy 50 eksplodujące kurczaki niszczą wrogów i bla bla bla, do 500 na pole walki występują anioły, które walczą po naszej stronie. Nie wiadomo, co będzie przy 1000. Zobaczymy, co będzie. To chyba ktoś chce, bo nawet nie wiem, jak można zabić 1000 potworów w Diablo na raz, ale zobaczymy. Chyba musiałaby być ogromna mapa. Dodatkowo przedmioty. Wejdzie nowy set dla Monka i nowy set dla Crusadera. Tutaj mamy dla Krzyżowca. Egida Odwagi. Jest ona pod Fist of the Haven, czyli Pięści Niebios. I będzie nowy podmonka. Wzór Sprawiedliwości. On tutaj powalający podmuch nam będzie bufował. Do tego parę przedmiotów zostaje zbufowanych. Oko Cyklonu, Mściwy Wicher, Mroczna Posiada. Natomiast determinacja Chantodo dostaje debuffa, bo był to za silny set. I parę rzeczy pod Barbarzycę. To by było na chwilę obecną na tyle. Jakieś małe poprawki błędów. Jak serwer będzie już dostępny, to wrzucę na pewno jakiś filmik z tego. Także ja ze swojej strony na chwilę obecną dziękuję śliczne. Dzięki śliczne. I zapraszam na nowego streama już z samej gry. Także miłego dnia życzę i zapraszam ponownie.